3 lata minęło bardzo szybko, jednak sięgając pamięcią można zauważyć, że zdarzyło się wiele rzeczy, które nie zawsze powodowały, że projekt był łatwy. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy tutaj pracę, rozpoczęła się pandemia COVID-19. A pomimo tego organizacja poradziła sobie doskonale. Faktem jest, że projekt został dowieziony do końca, w terminie. Współpraca z ludźmi, ze znakomitym zespołem, który miałem okazję po części również tworzyć i rekrutować, była dla mnie i jest dla mnie największym plusem, największą wartością dodaną, którą niesie ten projekt. Sam projekt Polimery Police nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie zbudowanie zespołu Departamentu Realizacji Projektu i to dzięki nim udało nam się osiągnąć to, gdzie jesteśmy teraz. Tak naprawdę ich wiedza, poświęcenie i wiedza na temat międzynarodowych standardów pozwoli nam zrealizować ten projekt w oparciu o standard jakości wykonania na poziomie światowym. Część z nas spędziła sporo czasu w Korei na początku tego projektu, dopinając dużo tematów związanych z inżynieringiem. W projekcie jestem od ponad 5 lat, jest to w sumie 5,5 roku. To przede wszystkim mój pierwszy kontakt z wykonawcą z Dalekiego Wschodu. Wyzwań w trakcie realizacji tego projektu było wiele, zależało to od etapu realizacji projektu. Widziałem wzajemne wsparcie. W momentach, gdy wymagało to zwiększonych zasobów, te osoby sobie wzajemnie pomagały i jedna na drugą mogła liczyć. Swoją przygodę zaczęłam prawie 6 lat temu. Projekt Polimery Police będzie dla mnie na pewno niezapomnianą przygodą, ponieważ takich projektów nie realizuje się na co dzień. Podczas realizacji tego projektu poznałam dużo wspaniałych specjalistów, od których mogłam się wiele nauczyć. Jeszcze 3 lata temu za moimi plecami znajdował się sam piasek, a dziś możemy podziwiać terminal, który jest gotowy na przyjmowanie kolejnych dostaw surowców. W tym czasie zostało postawione przed nami wiele trudnych wyzwań, ale dzięki tylu wspaniałym osobom uczestniczącym w tym projekcie możemy teraz pochwalić się etapem uruchamiania. To, co widzimy za nami, to co się udało osiągnąć, to piękna perła w koronie polskiego przemysłu chemicznego, zakład z najwyższymi standardami w zakresie technologii produkcji, technik utrzymania ruchu oraz standardów bezpieczeństwa. Mieliśmy i mamy świetną kadrę, której zaangażowanie, praca spowodowała to, że jesteśmy w tym punkcie, a nie innym dzisiaj, czyli tuż przed uruchomieniem instalacji i za to, jeżeli mogę w imieniu nie tylko swoim, ale pewno innych departamentów, tutaj kierowników czy dyrektorów, chciałem tym wszystkim ludziom podziękować.